Liza jest planowanym dzieckiem. My chcieliśmy ją mieć. Chcieliśmy mieć kogoś, o kogo będziemy mogli dbać we dwójkę, a nie tylko o siebie wzajemnie. Chcieliśmy mieć, można powiedzieć, takie 100% życia. Stworzyć jakoś rodzinę, no, żeby było do kogo wracać do domu, z kim wyjść na jezioro. Mieć normalnie. W ciąży dbałam o nas obydwie. Eliza była bardzo żywym dzieckiem. A teraz... Jak już przyszedł lekarz i zobaczył przede wszystkim to, że jestem młoda, jak usłyszał rok, w którym się urodziłam, to od razu z góry stwierdził, no to rodzimy, jesteś młoda, to sobie poradzisz. Jak już zrobiono mi wymiary miednicy, wtedy położna zapytała lekarza, doktorze, może cesarka. Lekarz stwierdził, nie, ona jest młoda, poradzi sobie. Zalecił oksytocynę, no i po prostu sobie poszedł. Czy ty czułaś się zaopiekowana przez ten zespół? Położna starała się. Ona naprawdę się starała. A lekarz jeszcze się po prostu ze mnie śmiał. No. Powiedział coś w stylu, że chciałaś dziecko, umiała się zrobić, to teraz masz. Kiedy rozstawaliście się pod izbą przyjęć, co sobie myślałeś? Że sama będzie, że nie ma nikogo bliskiego, nie ma kto w tej sytuacji ją za rękę potrzymać. I nie obawiałem się w sensie fizycznym, no bo w szpitalu co mogłoby się stać? Przecież tam są ludzie, którzy ratują życie. Jak dziecku zaczęło tętno spadać, gdy akurat byłam podpięta pod KTG, bo tak naprawdę nie wiadomo ile razy te tętno jej zanikło, tak? No bo mnie od niego odłączali. No to ja zaczęłam po prostu krzyczeć. Oni to słyszeli, spojrzeli się i odwrócili z powrotem do papierologii. Wpadłam w delikatną panikę, że coś jest nie tak, że coś się dzieje z moim dzieckiem, żeby coś zrobili. Więc odłączyli mnie od tego KTG. No i chwilę po tym wydarzeniu próbowano mnie wypchać. No to się okazało, że Liza nie oddycha, tak. Nagle położna do mnie mówi, będzie cięcie. Ta położna krzyczała do mnie, szybciej, bo zabijesz dziecko, szybciej, bo ty zabijesz dziecko. Nagle dotarło do mnie to, że moje dziecko nie płacze. Zaczęłam pytać, dlaczego ona nie płacze. No to na początku mnie ignorowano. Zaczęłam tak wyć i tak się drzeć, żeby mi oddali dziecko, że w końcu położna powiedziała do mnie, zamknij pyski, się nie drzyj. Około 17:40 przyszła do mnie pani pediatra, która oznajmiła mi, że Eliza jest w ciężkim stanie, że sama nie oddycha, bo urodziła się niedotleniona. To powiedziała mi pani pediatrka, a nie lekarz. Powiem szczerze, że nigdy w życiu nic tak mnie nie bolało. Widziałam, jak tamta dziewczyna przytula swoje dziecko, jak je karmi, jak płacze w nocy. Widziałam, jak przytula swoją córkę, też miała córkę. A ja swojej nawet nie zobaczyłam po porodzie. Do lekarzy próbowałem się zadzwonić. To żadnej informacji nie chcieli mi udzielić, bo stwierdzili, że nie są pewni, że rozmawiają z ojcem dziecka. A do szpitala nie mogłem wejść. Później Natalia znowu zadzwoniła, powiedziała, że naszą córkę zabrali do Lublina. No i wtedy zadzwoniłem znowu do szpitala, do Parczewa. No to odpowiedzieli mi, że z dzieckiem jest w 100% dobrze, tylko że potrzebuje pomocy w oddychaniu i dlatego automatycznie zostało skierowane na Chodźki. To jest szpital specjalistyczny w Lublinie i tam się dowiedziałem, że stan mojej córki jest bardzo tragiczny.